strachu w cenach i do osłabienia się waluty. Natomiast ostatnim, który ucieka, są fundusze inwestycyjne, dlatego że ludzie zwyczajnie się nie znają na inwestycjach. Psychologowie wielokrotnie udowadniali, że człowiek, który się nie specjalizuje w finansach, jego pamięć finansowa sięga nie dalej niż 2 lata wstecz. Czyli ludzie, którzy stworzyli się w 2007 roku, dzisiaj już zapominają o tym, że stracili w tamtym czasie 50-60% kapitału i wracają z powrotem na rynek skuszeni historycznymi wynikami. Natomiast od 2009 roku, czyli do momentu, kiedy zaczęła się ta hossa, tak naprawdę warunki gospodarcze absolutnie nie uległy poprawieniu. W Stanach Zjednoczonych na przykład mamy obecnie, czyli największy kryzys o gospodarce giełdzie, której zależy się niektóra na innych giełdach, mamy najniższy poziom zatrudnienia od 30 lat. Ja nie podaję oczywiście poziomu bezrobocia, dlatego że tam w Stanach Zjednoczonych poziom bezrobocia oficjalny wskaźnik tam wynosi 6-7%, ale on jest bardzo ładnie manipulowany. Gdyby bezrobocie policzyć metodami używanymi w latach 80., to bezrobocie bądź metodami używanymi w Europie, to mielibyśmy bezrobocie 23%. Mediana dochodu na przykład, czyli jak to wytłumaczyć łatwo, mediana, czyli połowa społeczeństwa, dochód połowy społeczeństwa jest na dzień dzisiejszy 8% niższy niż był na początku kryzysu. 40 milionów osób korzysta z kuponów na żywność. A mimo to w ciągu ostatnich 5 lat giełda wzrosła bodajże o 180%. No właśnie, jak to wytłumaczysz proste? Do dróg portów. Wytłumaczę to do drukiem. W 2008 roku, kiedy zaczął się walić system cały monetarny, największe banki na świecie przystąpiły do procedury ratowania banków komercyjnych. Czyli w momencie, kiedy bank centralny wprowadzał do obiegu określoną, załóżmy tak, w roku 2008 łączna ilość środków, którą Fed wykreował, wynosiła 800 milionów. On mówi określoną, wiesz, ponad 4 biliony. W pieniądzach dobry, a... Zwiększono podaż pieniądza w ciągu ostatnich 5 lat. Te pieniądze nie trafiły bezpośrednio na rynek, natomiast trafiły do banków, do funduszy inwestycyjnych, które te środki lokowały między innymi w akcji, pompując ceny do obecnych poziomów. Natomiast tak zwany smart money wycofał już się z akcji kilka miesięcy temu, kilkanaście. I w tym momencie mamy do czynienia praktycznie na całym świecie z tym samym procederem namawiania ulicy do zakupu akcji. Trzeba to zrobić z punktu widzenia funduszy inwestycyjnych, dlatego że w momencie, kiedy mamy bardzo drogie ceny akcji, fundusze hedgingowe chcą się wycofać, chcą sprzedać akcje po możliwie jak najwyższych cenach, a żeby nie doprowadzać do nagłego krachu, musi się znaleźć kupiec. Są taka agresywna polityka sprzedażowa banków czy funduszy inwestycyjnych. Tu jest na przykład mnóstwo wskaźników pokazujących, jak zdrowie są dzisiaj akcje. Na takim szerokim rynku, uczynnik w cenach przez tych, pokazujący nam taką... Cena przez zysk obrazuje nam, o ile akcje są droższe w stosunku do zysku, które kompania ma. To klasyczny wskaźnik, który de facto stracił znaczenie w ostatnich latach zupełnie. No, mamy do czynienia z ogromnym obniżaniem się tego wskaźnika. Na stanie PION wynosi 18, powyżej 15 mamy do czynienia z drogimi akcjami, ale już ekstremalne systemy dotyczą na przykład małych spółek na Russellu, gdzie ten wskaźnik doszedł do 97. Czyli praktycznie wzrost nie ma żadnego znaczenia. Abstrakcyjny. Gdyby powiedzieć przeciętnemu inwestorowi, który kupił na przykład ETF, czyli Fundusz Inwestycyjny Fixed Index, że na każde 1000 dolarów, które on wpłaci do funduszu, żeby te 1000 dolarów odzyskać w postaci zysków, które te firmy w tym indeksie wypracują, będzie musiał czekać 97 lat. To inwestycje nie dokonał takich inwestycji. Natomiast sprzedawcy, ukryci pod celkami doradców inwestycyjnych, pokazują, jak fantastycznie zachował się Russell w ciągu ostatnich 2, 3 czy 4 lat, jakie to zyski tutaj na to. Dlatego
osoby, które są nieświadome takich fundamentalnych przyczyn. Ukryci pod szyldami, jak to słyszysz, no. W oczekiwaniu nie na oszuść kompanii, tylko w oczekiwaniu na to, że za jakiś czas odsprzedadzą te akcje czy jednostki funduszy po wyższej cenie. Natomiast w momencie, kiedy to jest bardzo drogie, to nikt szansę na to, że będzie jeszcze droższe. Jest taki fajny współczynnik cena przez zysk Schillera, taki skorygowany troszeczkę współczynnik rozszerzony na zyski kompanii z ostatnich 10 lat. No i według Schillera dzisiaj jesteśmy na poziomie 25. Wyższy wskaźnik notowaliśmy tylko w roku 1929, czyli tuż przed rozpoczęciem tragicznego kraku, który wprowadził cenę akcji 90%. Drugi raz mieliśmy tak wysoki wskaźnik z roku 2000, tuż przed zniknięciem banki internetowej. To jeszcze inny wskaźnik, ulubiony wskaźnik na przykład Warrena Buffetta, który no, jest bardzo dobrym specjalistą od akcji, który porównuje wartość wszystkich akcji notowanych w Stanach Zjednoczonych do łącznego PKB. I on mówi prosto, w momencie, kiedy wartość wszystkich akcji jest wyższa niż PKB USA, należy być bardzo ostrożnym w stosunku do akcji. Dzisiaj mamy 115%, czyli wszystkie akcje odpowiadają 115% PKB. W 2007 roku, kiedy rozpoczął się krach, ten wskaźnik był niższy, wynosił 110%. Ekstremalny był w 2000 roku, on doszedł do 150%, natomiast to był jednorazowy ewenement w historii akcji, kiedy mieliśmy do czynienia z niesamowitym przeszacowaniem. Jest jeszcze inny bardzo dobry wskaźnik, czyli akcje kupione na kredyt. W momencie na przykład też 2009 roku, kiedy akcje są bardzo tanie, ludzie nie chcą tych akcji, bo są zarażeni spadkami cenowymi. Ludzie nie potrafią sobie wyobrazić, że akcja to jest część przedsiębiorstwa, która ma generować jakiś ruch. W momencie, kiedy ceny akcji są niskie, na ogólnych rynkach panuje pesymizm. Czyli ludzie są zarażeni, nikt nie chce słyszeć o zakupie akcji. Wtedy też nikt nie kupuje akcji na kredyt. Dla odróżnienia w momencie, kiedy mamy do czynienia z bardziej drogimi akcjami, czyli na przykład po kilku latach wzrostu, patrz 2007 czy 2013-2014 rok, jak mamy obecnie, ilość akcji kupionych na kredyt bije rekordy. W 2007 roku, w 2000 roku na przykład, tuż przed krachem, akcji na kredyt kupiono za 270 miliardów dolarów. W 2007 roku ta ilość wzrosła do 380. Dzisiaj już akcji kupionych na kredyt w Stanach Zjednoczonych wartość kredytu wziętego na poczet zakupu akcji sięgnęła 450 tysięcy. Ja przeprowadziłem taką... Czyli jesteśmy na absolutnych rekordach. Natomiast to, że to jest rekord nominalny, tym bym się nie przejmował, dlatego że w międzyczasie, no, w ciągu ostatnich 14 lat dolar też znacznie zdewaluował, ale żeby osiągnąć równie wysokie poziomy jak kurs przed załamaniem rynku w 2000 roku, w 2007, brakuje nam razy 8-10%. Czyli przy ostatnich wzrostach, no to w ciągu 3 miesięcy dojdziemy do podobnego momentu zakredytowania amerykańskiego społeczeństwa. Dochodzimy do tak zwanego momentu mińskiego, który określa krach. Moment miński jest to moment, w którym nie opłaca ich zyski za akcji zakupionych na kredyt są mniejsze niż odsetki. Czyli jeżeli mamy tanie akcje, to powiedzmy, że ich cena będzie przyrastać o 20-30% rocznie. W momencie, kiedy możemy wziąć kredyt, za który zapłacimy 5-8% rocznie, zdecydowanie opłaca nam się kupić akcję na kredyt. Czyli płacimy 8% odsetek, ale nasze akcje są warte 30%. Mamy 20% skutek kosztów na kredyty. Ale im te akcje są droższe, tym możliwy przyrost wartości jest coraz mniej. I w pewnym momencie inwestorzy, którzy lewarują się, bądź kupują też akcje na kredyt, zdają sobie sprawę, że odsetki od tego kredytu, że wzrost cen akcji nie będzie większy. Dokładnie. I w tym momencie dochodzi do zamknięcia pozycji, ceny akcji zaczynają spadać.
I w momencie, kiedy ceny akcji spadają, osoby, które kupiły akcje na kredyt, są zmuszone te akcje sprzedać, żeby płacić kredyt. Tu nie ma takiej możliwości, że ktoś tych akcji nie sprzeda, dlatego że akcje są zestawem grosera, który pożyczył nam środki na zakup tych akcji. I przy określonej skali spadków broker dokona automatycznej sprzedaży, byle by tylko odzyskać te pieniądze. I to właśnie to zjawisko jest określone momentem miejscowym. Więc w momencie, kiedy dochodzi do znacznego przewartościowania akcji i duża inwestorów nagle ucieknie z rynku, będzie mieli przykładowo 10% spadek. Ale przy dużym zalewarowaniu społeczeństwa i dużej ilości akcji kupionych na kredyt, znaczna część tych akcji zostanie wystawiona na sprzedaż i będziemy mieli taką spiralę automatycznych spadków cen. Im więcej sprzedających, to ograniczona ilości kupujących bardziej nagłowane spadki. Czy można powiedzieć tak, bo to przedstawiłeś tego rodzaju analizę wskaźnikową, ale przynajmniej z mojego tego oglądu wynika, że w 2000 roku, czy w 2007 roku, sytuacja globalna była tylko spokojniejsza, klarowniejsza niż dzisiaj. Czy to, co się dzieje w Europie, w gospodarce europejskiej, to, co się dzieje w konflikcie, nazwijmy to Zachód kontra Rosja, to, co się dzieje w Azji, konflikt i w Iraku, w Afganistanie, w Syrii, czy tutaj widzisz w ogóle gospodarka Chin, jak wygląda, i cała w ogóle ten cały schemat stagnacji finansowej, Japonia, czy te czynniki, twoim zdaniem, jakby dodatkowo nie uprawdopodobniają tego, no,